Jak to jest być lwem? Potęgą kryjącą się za afrykańskim tronem. Trzeba zawierać sojusze, chronić rodzinę, walczyć z rywalami. Przewaga lwa wynika wyłącznie z siły. Lwy kanibale. By zostać królem, trzeba toczyć krwawe wojny i wygrywać je. Lwem kieruje instynkt uwalniający przerażającą siłę. Niezmąconą pojęciem okrucieństwa, wyrzutów sumienia lub winy. Z przerażającą pewnością wie, co znaczy być lwem. Na afrykańskich równinach zwycięskie lwy biorą to, czego potrzebują. Tutaj brutalność to sposób życia. Stado lwic, których nie bronią samce, to święty graal dla naszych dwóch koczowników. W powietrzu wisi nieuchronna przemoc. Lwy są witane kłami i pazurami. W czasie przejęcia władzy walczący obrywają od swoich. Mimo agresji lwy nic nie zyskają, walcząc na śmierć i życie. W ten sposób ustalają hierarchię. Te zwierzęta wiedzą, kiedy się wycofać. Decydują się na to, gdy nie mają przewagi. Mina jego towarzysza świadczy o tym, że sprawdza, czy samice mają ruje. Nowe samce zabiłyby młode, ale te mają ponad rok i na razie są bezpieczne. Za cenę kilku blizn samce mają teraz własne stado. To koniec pory suchej w tanzańskim Parku Narodowym Serengeti. Czasy są ciężkie, ale rany się goją, a wędrujące stada są coraz bliżej. Po kilku dniach życie stada w końcu się stabilizuje. Lwy zaczynają zaloty.
Samice rzadko zachodzą w ciążę w czasie pierwszej rui po przejęciu stada. Chcą mieć pewność, że nowe lwy są wystarczająco silne, by je obronić i że z nimi zostaną. Przez 4 dni regularnie kopulują. Teraz koczownicy są obrońcami stada. Te młode samce, przyszli kawalerowie, cieszą się zaletami stabilnego stada. Na razie. Z czasem założą płaszcz, który musi nosić każdy zwycięski lew. Tak jak ich nowi obrońcy, zostaną koczownikami, dopóki nie osiągną wieku, w którym będą mieli własne stada. Bycie obrońcą stada ma swoje zalety. To samice wykonują większość pracy. Poza tym, po co zabijać, jeśli gepardy mogą to zrobić za ciebie? Lwy są oportunistami i wolą minimalizować ryzyko. Są znacznie silniejsze od smuklejszych gepardów. Nawet 3 na 1 to nie problem. Nadrzędna siła działa także w stadzie. Ale ta lwica jest nieustępliwa. Lew przerywa pościg. Nie jest na tyle głodny, by odbierać zdobycz. Mimo że zwierzyny jest mało, stado z powodzeniem poluje na obrzeżach swojego terytorium i czasami wybiera nietypową zdobycz. Wielkie koty zajęły punkt obserwacyjny na akacjach. Samce trzymają się z tyłu. W zasadzce za bardzo rzucają się w oczy. Jeden celny kopniak żyrafy może zabić nawet największego kota Afryki. Ale o tej porze roku głód lwów przewyższa ryzyko zaangażowania w atak. Młode żyrafy liczą na to, że matki obronią je przed napastnikami.
Myśliwi zmieniają taktykę. Tak jak ich zdobycz. Najlepszą obroną żyrafy jest ukrycie młodych w zaroślach. Polowanie staje się zabójczą zabawą wchowanego. Młoda żyrafa jest zbyt widoczna. Matka jest za słaba, żeby zmierzyć się z napastnikami. Żyrafa będzie musiała opuścić akacjowy zagajnik, aby jej przyszłe młode miały szansę na przetrwanie. Lwy też muszą poszerzyć obszar łowów. Pawiany rzadko są ich celem. Stad bronią dorosłe samce uzbrojone w duże zęby. Głód jest wszechpotężnym bodźcem. Pawiany są bezbronne, kiedy szukają pożywienia na ziemi. Napastników odstrasza ich liczebność. Mogą pogonić i zranić dużego kota, ale pusty brzuch skłania do ryzykownych działań. Jedyną szansą na posiłek jest zaskoczenie samotnej małpy. Jeden pawian wzmocni lwicę, jeśli zatrzyma go tylko dla siebie. Ostrzegawcze krzyki zdradzają jej zamiary. Lwice i jej zdobycz oblegają głodne pyski. Grrrr!
kończy się dotkliwa pora sucha. Przed tym, jak nadejdą deszcze, stado ma na oku ostatnią zdobycz. Bawoły to ostatnie zwierzęta, jakie zostały na terytorium lwów. Są największymi i najgroźniejszymi stworzeniami, na jakie polują. Samce nie są stworzone do podchodzenia zdobyczy. Rozmiary i grzywa czynią z nich niezręcznych myśliwych. Gdy głód zmusza je do działania, rzucają się na zdobycz, która jest od nich 3 razy cięższa. Lwica inicjuje atak. To sygnał dla samca. Sukces zapewni pożywienie całemu stadu, ale ryzyko jest ogromne. Bawoł nie przestał walczyć. Jego stado przystępuje do kontrataku. Lwom kończy się czas. Potężne stado bawołów rusza na napastników. Triumfuje siła i upór lwa. Po takim posiłku żaden członek stada nie będzie głodny. To wytchnienie w ostatnich dniach pory suchej. Na horyzoncie pojawia się ocalenie. Zmiana jest w zasięgu ręki. Burzowe chmury docierają nad terytorium stada. Gnu podążają za chmurami, oczekując świeżej roślinności. Wreszcie ulga. Pierwsze gnu wkraczają na terytorium naszych lwów. Dojrzewające samce, przyszli kawalerowie, są tolerowani przez nowe lwy, ale kończy się czas, jaki spędzili w matczynym stadzie. Lwy najeźdźcy stanowią już jego integralną część. Jeden rozkoszuje się licznymi przyszłymi zdobyczami, drugi robi to, co lwy robią najczęściej. To początek dostatniej pory deszczowej. Pojawiło się więcej pysków do wykarmienia.
W ustronnych zaroślach główna lwica rodzi potomstwo nowego samca. 3,5 miesiąca po zapłodnieniu. Szuka odosobnienia, żeby zminimalizować ryzyko dla noworodków. Młode rodzą się bezradne i dopiero po 11 dniach otwierają oczy. Te lwiątka mają szczęście. Nie będą musiały rywalizować o mleko, gdy staną się na tyle duże, żeby dołączyć do stada. By się pożywić, najpierw muszą znaleźć właściwą część ciała lwicy. Wędrowcy licznie napływają na terytorium stada. Lwy mają zbyt wiele możliwości do wyboru. Samce rzadko polują. Przez swoje grzywy są zbyt widoczne dla potencjalnej zdobyczy. Ich głównym zadaniem jest obrona stada przed innymi samcami. Liczebność napływających stad jest zdumiewająca, a wkrótce znacząco się powiększy. W ciągu 3 tygodni rodzą się 1000 gnu. Ta taktyka przytłacza drapieżniki i zapewnia przetrwanie znacznej części cieląt. Przy takim bogactwie bezbronnej zdobyczy lwy nie muszą się wysilać. Zabawa w kotka i myszkę w stylu Serengeti. Lwice nie są głodne, ale trudno się oprzeć, skoro tak łatwo o zdobycz. Lwy nie są tu jedynymi drapieżnikami. Hieny też chętnie korzystają z nadwyżki pożywienia. Nie dysponują zabójczym ugryzieniem. Wypruwają wnętrzności ofiarom, które zdychają kilka minut później. Z tej uczty skorzysta wymagające potomstwo hien. Gepardzica zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakim dla jej młodych są inne drapieżniki. Ale przenosiny legowiska też są ryzykowne. Lwice są niezwykle tolerancyjne wobec swoich młodych, ale brutalnie nietolerancyjne wobec potomstwa innych drapieżników.
Zmiana terytorium nigdy nie jest bezpieczna, gdy w pobliżu są drapieżniki. Za każdym razem może zabrać tylko jedno młode. Wtedy pozostałe są bezbronne. Jedno życie stracone. Tylko połowa młodych gepardów dożyje trzeciego miesiąca. Nasze dwa samce zapewniają swojemu potomstwu bezpieczniejszy dom. Umiejętności następnego pokolenia są zazwyczaj doskonalone podczas zabawy. Samce mniej aktywnie spędzają wolny czas. Lwy odpoczywają do 21 godzin na dobę. Dojrzewające samce, przyszli kawalerowie, nie wychylają się. Dorosłe lwy już wkrótce nie będą tolerować ich obecności. W wieku 2,5 roku dorastające samce stworzą koalicję kawalerów. W wieku 5 lat poszukają własnego stada. To wielki krok. Bez wsparcia stada świat jest bezlitosny. I robi się coraz bardziej sucho. Tu nie ma pożegnań. Muszą opuścić granice terytorium swoich matek i wkroczyć na teren innych stad. Teraz są koczownikami i intruzami, którzy muszą ciągle wędrować, żeby uniknąć kłopotów. Dwa młode samce wykorzystują czas, aby zacieśnić łączącą je więź. Ocieranie się głowami to dzielenie się zapachem. Kolejna rzecz, która je jednoczy. Naprawdę łączy je to, że dwa lwy są bardziej przerażające niż jeden. Potrzebują siebie nawzajem. Tak samo jak pożywienia, które zawsze zapewniały samice. Na tym nieznanym obszarze sawanny pojawia się zdobycz. Ale na niekorzyść młodych lwów działa brak doświadczenia. Muszą zacząć od czegoś małego. Strusie składają jaja na otwartej przestrzeni. Broniąca ich samica nie ma wyboru. Gdy lwy zaczynają ucztę, musi odejść.
Nawet coś małego jest lepsze niż nic. Z czasem młodym wędrowcom urosną charakterystyczne grzywy. Starsi i silniejsi nadal są intruzami przy wodopoju innego stada. Tak młody lew nie może być sam. W pobliżu musi być jego stado. Na końcu pochodu kroczą brązowe i gibkie gazele Thompsona. Ci roślinożercy żywią się trawami, które inni porzucili, ale i tak są łatwą zdobyczą. Tutejszym stadem rządzi jeden samiec, ale jak zwykle większość pracy wykonują samice. Gdy otoczenie zapewnia kryjówkę, najlepsza jest zasadzka. Poważne tarapaty wpada młoda gazela, która nie umie odczytywać sygnałów. Lwica nie wie, że na terytorium jej stada są dwa młode lwy. I zabiera zdobycz, żeby ją zjeść. Ale samce są głodne. Lwy ze stada nie dzielą się z obcymi pożywieniem, samicami ani terytorium. Lwica jest sama. Jej stado zostało trochę dalej. Denerwuje ją ten obcy samiec. Jest ich dwóch. Zawsze ktoś zajmie się resztkami. Klan hien z młodymi ma norę na terytorium tego stada lwów. Młode są hałaśliwe i rozbrykane. Nawet w tak młodym wieku mają głos. Ich charakterystyczny chichot jest dobrze wykształcony. Ale to nie czas i miejsce, żeby ogłaszać swoją obecność. Tutejsze stado już przegoniło młode samce, ale jeden wraca, żeby skorzystać ze zdobyczy. To wielki błąd. Oh,
Kiedyś były słabymi młodzikami, a teraz mają 4 lata i tworzą świetną drużynę. Jeszcze nie spotkały miejscowego stada, ale zbliżają się do przedostatniego kamienia milowego w swojej drodze do dojrzałości. Tępienia konkurencji. Tak jak młody gepard zabity przez pierwsze stado, małe hieny są potencjalnymi ofiarami. Nie są potężnymi myśliwymi, ale z punktu widzenia lwów to rywale. Dorosłych hien jest za mało, więc nie mają wyboru i muszą uciekać. Znajdujące się pod ziemią młode muszą wierzyć w swoje szczęście. Mają pecha. Właśnie tego potrzebuje lew, żeby odnieść sukces. Młode samce potwierdzają swoją dominację. Hieny porzucają zniszczoną norę. Tylko padlinożercy zostają, żeby grzebać w tym, co kiedyś było przyszłością hien. Te imponujące wielkie koty teraz w kwiecie wieku muszą osiągnąć jeszcze jeden cel. Przejąć władzę. Lwica z miejscowego stada wyczuwa tylko nadciągający deszcz. Samotny samiec jest za słaby, aby obronić swoją wielopokoleniową rodzinę. Samica z młodymi ma najwięcej do stracenia. A kawalerowie są w szczytowej formie. Jeden samiec rusza ku grupce skał. Jego towarzysz zostaje na równinie. Lwica musi ukryć swoje młode. Dwóch na jednego. Rządzący król wie, że przegrał. Bez stada jego przyszłość wygląda ponuro. Większość stada też ucieka. Na skałkach drugi samiec zbliża się do młodych. Jest jak zabójca w przedszkolu. Thank you.
instynkt macierzyński działa. Lwica robi to, co musi. Z całych sił broni swoich młodych. Mimo jej wysiłków, ta walka jest tylko próbą odwrócenia uwagi. U lwów nie istnieje adopcja. By zapewnić przetrwanie swoich genów, zabiją bez litości. Pierwszy samiec odciąga samicę jak najdalej. Zadanie zostało wykonane. Już za późno. Jej młode zginęły. Nic więcej nie może zrobić. Zabijanie potencjalnych przeciwników to etapy życia samców, niezbędne do zapewnienia im przyszłości związanej z nowym stadem, którego spokój same tak brutalnie zburzyły. Z czasem samice urodzą młode. A brutalny cykl zabijania będzie trwał. Sukces zależy od nagłych, skutecznych i zabójczych aktów przemocy. Wszystko dla dobra stada. Brutalni, tak. Zabójcy, oczywiście. Taka jest natura tych wielkich kotów. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Anna Jasiewicz. Czytała Justyna Gardzińska.